On nie ma, on ma taką głowę, szyję i pół brzucha. Tych Główny element wyposażenia każdego człowieka nowoczesnego, że w momencie, kiedy trafi na taką sytuację survivalową i taką sytuację, w której musi sobie poradzić, to jest element, którego nie da się zastąpić w lesie lub w trudnych warunkach, jeżeli nie umiemy go wykonać. Oczywiście można taki nóż wykonać tradycyjnymi metodami. Szczególnie u nas w województwie świętokrzyskim bardzo popularnym kamieniem, jeżeli umiemy go znaleźć, umiemy go rozpoznać, to jest krzemień. My na swoich szkoleniach uczymy, jak robić narzędzia krzemienne, takie jak siekiery, takie jak noże, tradycyjnymi metodami sprzed kilku i kilku tysięcy lat. Ale to jest tylko dla tych, którzy to po prostu potrafią, rozumieją i są w stanie wykorzystać tę wiedzę, żeby przekuć ten kawałek kamienia w kawałek noża. No, stawaj na mnie tutaj. No, stawaj na mnie. Tak? Chodź. Chodź. Ale to zależy w jaki sposób. Tak, to nie rozwali. Nie rozwalisz, dlatego że jest jedna zasada. Im krótszy nóż, tym bardziej wytrzymały. A ten nóż ma jeszcze jedną taką zasadę. To jest nóż typu full tank, czyli z tak zwaną głównią stalą. Czyli od samego początku do samego końca to jest jeden kawałek stali. Do tego sobie. Potem. Ale które można zaufać. Potem dam wam się może pobawić, nie to co długie. I przez dwa dni surowa ryba to nie jest to, bo ja jem sushi codziennie prawie. Nie jemy surowej trzydniowej ryby. Pamiętajcie, jakbym wam tak mówił, to nie jest ten punkt survivalu, o którym mówimy, że jest okej. Okay. Więc nie ma surowej ryby z oczkiem. Chyba ty. Ja nie. Ja nie mam z tym problemu. Aczkolwiek często, będąc właśnie w takiej sytuacji, musimy rozpalić ogień. Ale najpierw, zanim będziecie rozpalać nowoczesnymi metodami, to pokażę wam fajną sztuczkę przez 300 lat. Zanim ktoś wymyślił zapałki, to mieli tak zwane traperskie zapałki. To był zestaw kilku elementów. Pierwszy element to był krzemień. Jak ktoś myśli dzisiaj, albo ktoś wmawia dzieciom, że dwoma krzemieniami można rozpalić ogień, to należy go po prostu wyzwać ładnie. Bo te małe iskierki, które przy dwóch krzemieniach uderzaniu o siebie się generują, to nie są iskry, z których można rozpalić ogień, tylko to są tak zwane wyładowania elektrostatyczne i one nie rozpalą ognia. Do tego w średniowieczu wymyślono kawałek metalu z takiej stali zrobionej wysokowęglowej, która nazywa się to wszystko krzesiwem kowalskim. Ja wam teraz pokażę, jak to działa. Iskry? Idą, nie?